W tym wideo chciałam Ci pokazać, jak możesz zrobić plan na 3 miesiące pracy nad swoim blogiem, nad swoją stroną internetową, nad swoim biznesem. Do tego będzie Ci potrzebny właśnie program XMind, który tutaj widzisz. Wchodzisz sobie właśnie w pliki. Tu w bibliotece będziesz miała szablony, z których możesz skorzystać, czyli wchodzisz sobie właśnie w nowy. No i tutaj masz różne możliwości graficzne szablonów. I w zależności od tego, ile tych zadań, jak to drzewko planujesz zrobić, wybierasz sobie jakiś wzór. Weźmiemy sobie może taki format. No i tutaj masz jakby 3 sezony. My sobie to zamienimy na 3 miesiące, czyli to będzie pierwszy miesiąc, drugi, no i trzeci. I to nazwiemy sobie plan rozwoju swojego bloga lub strony. No i teraz tak, tutaj do tego miesiąca dodajemy oczywiście tygodnie. Z klawiatury robimy to tabulatorem. Tak, stojąc, teraz uwaga, stojąc na danym tutaj miesiącu, czyli na tym tutaj podtemacie. Tutaj, tak jak widzisz, w XMindzie nazywają się to tematy. Czyli stojąc na tym temacie pierwszy miesiąc, ja sobie tutaj może zrobię. Skrócę, żeby to było 1M. Klikając tabulator, dodaje nam się kolejny tydzień. Jeżeli będę klikała stoję sobie na podtemacie i klikam, dodają mi się kolejne jakby podzadania. Dodamy sobie 4 tygodnie do każdego z tych miesięcy. No i tworzy nam się taka tutaj. Tworzył się taki timeline, taka linia czasu. Jeżeli ten widok nie będzie Ci odpowiadał, jeszcze możesz przejść do formatu i zamienić sobie to z powrotem na inną strukturę. Czyli na przykład tutaj wejść sobie, możesz sobie po prostu zmienić jeszcze, zrobić coś inaczej, zmienić format tego, na przykład wybrać taki. Na przykład wybrać taki i zmienić sobie właśnie styl. Zaznaczyć to. Możesz sobie właśnie zmienić strukturę. Tutaj masz strukturę. Możesz sobie zmienić na taki właśnie na taki wykres, czyli będzie to wyglądało w ten sposób: pierwszy miesiąc, drugi i trzeci, jeżeli tamten widok ci nie odpowiada. No i teraz tak, tutaj mamy pierwszy tydzień, drugi tydzień tego pierwszego miesiąca, i tutaj mamy kolejne zadania. Czyli tak, w pierwszym tygodniu jakieś priorytetowe zadanie, czyli to niech to będzie założenie strony. Założenie strony, czyli tutaj będzie domena. Domena, hosting. Jeszcze w tym samym tygodniu dodamy kolejne zadanie. Tutaj, żeby to było kolejne zadanie na drzewku, to klikasz tutaj na to, czyli na ten temat. Jeżeli chcesz, żeby to było właśnie kolejne tutaj drzewko się wydłużało, to klikasz w ten sposób. Czyli klikasz na ten podtemat. I w tym momencie robi się takie drzewko. I teraz tak, kolejną rzeczą przykładowo może to być właśnie wybranie kolorystyki marki.
Tutaj to może być właśnie logo. No i jeszcze do tego może być po prostu pierwszy wpis na blogu. No i tutaj ten tydzień mamy już zaplanowany. Oczywiście tych działań może być o wiele więcej. Tutaj masz taki przykładowy plan, który chciałam Ci pokazać, właśnie stworzony za pomocą XMinda. A więc tak, tutaj mamy właśnie taki plan, ja go troszeczkę zmniejszę, żeby było widać całościowo. Jest to plan, akurat są tutaj dopiero jest 1 miesiąc i 4 tygodnie. Jak będzie trzeba dodawać właśnie kolejnych czynności, to po prostu dodamy kolejne miesiące. Powiększymy, żeby Ci pokazać, jak to wygląda. W pierwszym tygodniu przy takim planie rozwoju bloga czy strony mamy właśnie założenie strony, domena, hosting. Tutaj mamy wybór motywu, uzupełnienie linków, grafika bloga. Czyli logo, kolory marki, banery do postów, grafika w social media, przygotowanie menu i planu stron, tutaj między innymi właśnie polityka prywatności, cookies. I teraz tak, to jest pierwszy tydzień i teraz, żeby sobie rozplanować pracę nad tym pierwszym tygodniem, pomagamy sobie priorytetami. Czyli tutaj mamy takie, zaznaczamy sobie działania, które muszą być wykonane, czyli właśnie jedynka to jest ten najwyższy priorytet, dwójka i trójka. I na tym widzimy, które bez których czynności się po prostu nie obędzie. Tak jak z logiem możesz poczekać, tak już z wyborem motywu nie, dlatego że jeżeli chodzi o stronę, no to musisz jakikolwiek motyw wybrać na początek. Jakiś darmowy na przykład. Możemy oczywiście do tego dołożyć jeszcze czasowość. Zaznaczamy sobie tutaj, klikamy na wybór motywu, zaznaczamy, że zajmie no, z całego jakby czasu, który mamy, czyli w tym pierwszym tygodniu, dajmy na to, że jest to twoja dodatkowa tutaj rzecz i planujesz po 2 godziny dziennie się tym zajmować, czyli tygodniowo, w samym tygodniu masz 10 godzin plus jeszcze weekendy, więc zaznaczasz sobie po prostu, ile czasu właśnie możesz na to poświęcić i planujesz. No i tutaj możesz sobie tą czasowość jeszcze tutaj dodać do konkretnego zadania. Jest to dość fajna opcja. Tutaj jest zaplanowany właśnie drugi tydzień tego, co w tym blogu powinno się znaleźć, czyli na przykład jakiś planu postów na pół roku z góry. To jest dość ważne, żeby mieć zaplanowane właśnie posty, ale jakieś tematy takie evergreeny, które po prostu jesteś pewien, że możesz o tym napisać i to są takie treści, które zawsze ktoś będzie czytał. Także oczywiście tutaj ten plan uwzględnia też jakieś dodanie, jakichś postów, które właśnie coś cię zainspiruje i wtedy możesz sobie swobodnie wymienić, ale dobrze, żeby było właśnie opracowane. Jeżeli zamierzasz pisać posty 2 razy w tygodniu, no to tutaj musisz tą konkretną liczbę tych postów zaplanować. No tutaj jakieś kolejne rzeczy związane techniczne z blogiem, instalacja wtyczek, bezpieczeństwo. No i tutaj jest priorytet najwyższy, czyli newsletter, obsługa MailerLite'a na przykład jako właśnie wtyczki znaczy jako systemu do wysyłki. Taką wtyczkę też do bloga na WordPressie możesz sobie dodać, żeby połączyć MailerLite właśnie z blogiem. I teraz tak, to są tutaj konkretne tydzień po tygodniu właśnie czynności. Ja pokażę Ci jeszcze tylko, jeżeli ten Twój układ będzie już brakowało miejsca, możesz sobie zaznaczyć tutaj, przeciągnąć sobie po prostu po tych swoich zadaniach i jeszcze z formatu wybrać sobie jakiś inny układ, na przykład taki pionowy. Wtedy będziesz widziała te swoje czynności w ten sposób. Możesz też sobie zobaczyć taki jeszcze całkiem inny.
No tutaj w strukturze masz właśnie inne możliwości. Jeżeli ten układ taki drzewkowy ci nie odpowiada, możesz sobie zaznaczyć cały plan, czyli zmniejszyć, przeciągnąć, właśnie zaznaczysz sobie cały plan. No i możesz sobie tutaj, jeżeli chodzi o strukturę, wybrać coś innego. Czyli na przykład zamiast takiej struktury możesz sobie wybrać właśnie taką. No i tutaj masz właśnie taką strukturę timeline. Co jeszcze? Wróćmy może do mojej, którejś z tych takich, które bym chciała użyć. No mnie akurat najbardziej odpowiada taka struktura drzewkowa. Aczkolwiek przy dużej ilości właśnie zadań i rozplanowaniu kilku miesięcy może stać się to takie, że będzie takie bardzo długie. Także wydaje mi się, że tutaj jeden miesiąc rozdzielony na 4 tygodnie w jednym arkuszu jest ok. Oczywiście możesz sobie zrobić 3 miesiące, przy czym wydaje mi się, że tutaj te mapy myśli, które są takie bardzo obszerne, to przestają być po prostu przejrzyste. I tak mniej więcej wygląda właśnie planowanie przy pomocy XMinda. Jeżeli masz jakieś pytania, to zachęcam do komentowania.